الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. نعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وكح الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi yassir ve la tuassir, Rabbi tammim bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri, vahlil ukdatan min lisani, yafkahu kavli. Drodzy muzułmanie, wyznawca islamu jest człowiekiem, który bezwarunkowo przyjmuje każdy nakaz i zakaz Allaha Najwyższego i jest oddany religii naszego wielkiego Pana. Muzułmanin jest odpowiedzialny przed Allahem za dobra materialne i duchowe, którymi został obdarzony. Dlatego każdy wierzący powinien jeść i pić, ubierać się i żyć tak, jak nakazuje mu to ostatnia religia Allaha – Islam. Kto wydaje pieniądze na alkohol, hazard i inne niedozwolone rzeczy, okazuje niewdzięczność Allahowi i nie może być jego ulubionym sługą. Wykorzystywanie otrzymanych od Boga materialnych i duchowych dóbr niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bezzasadnie ich marnotrawienie jest israfem. Allah nie kocha ludzi rozrzutnych. Allah Najwyższy w ajacie mówi: o synowie Adama, ubierajcie się pięknie do każdej modlitwy, jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie, albowiem Bóg nie kocha tych, którzy marnotrawią. I dawaj krewnemu, co mu się należy, i ubogiemu, i podróżnemu, ale nie trwoń rozrzutnie. Zaprawdę rozrzutnicy są braćmi szatanów, a szatan jest niewdzięczny wobec swego Pana. Drodzy bracia i siostry, jak widzimy, Allah Najwyższy zabrania marnotrawstwa, nazywając różnego typu rozrzutników braćmi szatana. Jest to niebezpieczna i zgubna droga. Z przekazu Abdullaha ibn Masuda i ibn Abbas radallahu anhum dowiadujemy się, że trwonienie majątku, o czym jest mowa w ajacie, to wykorzystanie majątku niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego muzułmanin nie powinien trwonić ani swojego, ani cudzego majątku. Tak jak nie wolno mu wydawać środków na rzeczy zakazane, między innymi alkohol i hazard, tak nie może również trwonić ich na zbyt wygodne, przesadne życie, pławić się w dostatku i gonić za modą. Z przykrością należy odnotować, że marnotrawstwo jest obecnie bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem. Postęp spowodowany współczesną nauką i techniką sprawia, że ludzie wydają pieniądze w niewiarygodnych kwotach, to samo dyktuje im konsumencki styl życia i moda. Rozrzutność pochłonęła ludzi jak gigantyczne fale. Wszystko jest bezmyślnie marnotrawione. Energia, woda, zasoby naturalne, chleb, produkty, lekarstwa, las, życie i czas. Życie i zdrowie jest bezlitośnie tracone z powodu alkoholizmu i hazardu, gniewu i wrogości. Czas bezcelowo przyjmuje na plotkach, próżnych rozmowach, zajęciach wyścigu po zakazane. Środki masowego przekazu propagujące niemoralność i rozpustę manipulują młodymi ludźmi, psując i niszcząc ich osobowość. Nasze życie, z którego ani minuty,
ani sekundy nie mamy prawa zmarnować. Jest bezmyślnie spalane i trwonione jak drobne z portfela. Rozrzutnością, zbytkiem lub israfem jest wiedza, która nie dodaje ludziom pobożności, nie kieruje ich ku wielbieniu Boga, niedoskonale moralności. Marnotrawstwem są przyjemności i inne rozrywki oddalające człowieka od Boga. Marnotrawstwem jest korzystanie i rzeczy i popełnianie czynów przed Allaha zakazanych. Znany jest fakt, że w kraju każdego roku wyrzuca się do śmieci kilka milionów ton żywności. Czy ktoś może uwierzyć, że podobna głupota i marnotrawstwo nie odwróci się jako kara Allaha? Czy nie jest israfem odzież, którą przez lata gromadzimy w garderobach i szafach? Czy w ostatnie wesele organizowane w celu zawłóśnięcia przed ludźmi szykowne sukienki i stroje zakupione w ekskluzywnych sklepach na jeden wieczór, najdroższe restauracje, najkosztowniejsze limuzyny wynajmowane tylko po to, aby ludzie długo pamiętali i mówili o uroczystości. Wszystko to już dawno przekroczyło ramy zdrowego rozsądku. Czy ci ludzie mają sumienie i czego oczekują, żyjąc w przepychu, przebierając wyszukanych i egzotycznych daniach, kiedy w tym samym czasie setki tysięcy ludzi na świecie głoduje? Nie ma dachu nad głową, paliwa i ostatkiem sił walczy o przeżycie. Czy naprawdę zdadzą sobie sprawę z potworności popełnionego israfu dopiero z nadejściem końca świata? Drodzy wierzący, musimy pamiętać, że muzułmanin powinien we wszystkim wykazywać umiar. Powstrzymując się od rozrzutności, należy uważać, aby nie wpaść w pułapkę skąpstwa. Nie możemy zapominać, że wykorzystywanie majątku niezgodnie z przeznaczeniem też jest israfem. Rozrzutność psuje i deprawuje człowieka oraz społeczeństwo, w którym żyje. Skąpstwo czyni człowieka zakładnikiem jego majątku i niszczy go od wewnątrz. Dlatego wskazany jest złoty środek – umiar. Nie można być ani rozrzutnym, ani skąpym. Wymieniając cechy prawdziwych muzułmanów, Allah Najwyższy w Świętym Koranie objawił: A ci, którzy rozdając, nie są rozrzutnymi i nie skąpią, lecz trzymają się pomiędzy jednym i drugim. Wy na majacie jest powiedziane: i nie miej ręki przywiązanej do swojej szyi i nie otwiera jej też nazbyt szeroko, abyś nie został potępiony i biedny. A prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam w jednym ze swoich hadisów przekazał: nie bądź dumny, jedz, pij, ubieraj się i dawaj jałmużnę, nie trwoń. Dlatego też nie kalajmy swojego życia i majątku czynami zakazanymi. Wykorzystujmy dane nam przez Boga dobra, jedzenie, picie, odzież, życie, nie oddając się zbytkom i nie marnotrawiąc. Pamiętajmy, czy tego chcemy, czy nie będziemy, czy tego chcemy, czy nie, będziemy odpowiadać przed Allahem za to, co uczyniliśmy za życie. A szczęście i radość osiągnie ten, kto żyje tak, jak nakazuje religia Allaha. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam.
Kelamullahi melikil azizil allam kema kâle subhanehu ve teâlâ fil kelam ve izâ kure'l kur'an fastemi'û lehu ve ansitû leallehum turhamûn.